Krystian, no z honorem żegnacie się z tym turniejem, ale to też pewnie wiele osób sobie zadaje się pytanie, czy to była kwestia psychiki, że w tych dwóch pierwszych meczach nie poszło tak jak dzisiaj? No na pewno założenia były inne. Założenia były takie, żeby dostać się na Mistrzostwo Europy. No i tego się nie udało. Przyjeżdżaliśmy tutaj z wielką nadzieją do Grodziska i mieliśmy nadzieję, że wszystko potoczy się inaczej. Potoczyło się jak się potoczyło i tak jak powiedziałeś, wyjeżdżamy stąd z podniesioną głową na pewno, bo myślę, że komentarze, które pojawiają się na stronach internetowych, że gramy żenady i na to się nie da patrzeć, to są informacje i komentarze wyssane z palca, ponieważ uważam, że albo piszą to osoby, które się nie znają na piłce, albo nigdy nie kopały piłki, bo każdy, który mógł obejrzeć nasz mecz, dobrze wie, że to my prowadziliśmy każde spotkanie i to my mieliśmy przewagę, tylko po naszych głupich błędach traciliśmy bramki i nadal z trenerem, z całym sztabem się zastanawiamy, jak to jest możliwe, co się stało. I myślę, że to jeszcze długo będzie w nas siedziało, ale wyjeżdżamy tutaj z honorem i myślę, że pokazaliśmy w tym ostatnim meczu, że tak naprawdę to my byliśmy tutaj faworytem, ale nie dostaliśmy się i taka jest prawda i to jest największy ból. A powiedz mi, a was to dotykało, te komentarze, które właśnie pojawiały się w przeciągu tych ostatnich dni, wiele krzywdzących zdań na wasz temat, bo jak do tego podchodziliście? To znaczy tak, ja czytałem te komentarze i tak samo jak chłopacy i trenerzy, ale ja wiedziałem, że tak będzie. Jeżeli by nam nie poszło, to tak naprawdę Polska to jest taki naród i powiedzmy sobie szczerze, że tylko nasza rodzina, nasi najbliżsi przyjaciele, sztab szkoleniowy i koledzy z drużyny chcą, żeby nam poszło dobrze. Każda inna osoba, która nie jest zżyta z drużyną albo, nie wiem, zazdrosna jest, że to nie jest ona na tym miejscu, będzie się cieszyła przed telewizorem, przed Polsat Sport, że dostajemy w tyłek. I to jest prawda i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. I to boli. To boli bardzo. Ale wracając do tych komentarzy, nie wiem jak chłopacy reagowali. Myślę, że była dobra atmosfera i nadal w głowie było to, że tak naprawdę to my byliśmy lepsi i coś się stało, nad czym mówię, będziemy się jeszcze zastanawiać długi czas, bo nie wiedzieliśmy co się stało z nami, bo w La Manze graliśmy świetnie, na Syrence, w pierwszej fazie eliminacji prowadziliśmy i w każdym spotkaniu to my byliśmy faworytem. Tutaj się nie udało i mówię, to wszystko. A jak już nie pytam Cię o kolegów, a jak Ty oceniasz ten turniej w swoim wykonaniu? No to na pewno nie był. Nie były moje spotkania najlepsze. Grałem o wiele lepsze mecze. Tak jak powiedziałem, no coś się zdarzyło. Nie tylko w mojej głowie, ale tak jak w każdej głowie innego zawodnika i to się wszystko skumulowało i nie wygraliśmy tych dwóch pierwszych spotkań. Moja gra, oceniam ją przeciętnie, ponieważ no, myślę, że spełniałem założenia, ale ode mnie więcej się wymaga po prostu i nie pokazałem tego, co na pewno trener ode mnie by oczekiwał, ale nie przejmuję się tym, bo tak jak mówię, w tym ostatnim meczu myślę, że pokazałem, tak jak drużyna pokazała, że potrafię grać w piłkę i zasługuję na to miejsce, w którym jestem.